Hejka, to JJ'ka, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, na ostatnim live'ie z Fall Guys przyszedł na czat mój widz i napisał, że jego mapa pojawiła się jako zwycięzca dnia i czy mogłabym nagrać odcinek, w którym testuję tą mapę. Nie wiedziałam, że jest to mapa stworzona przez mojego widza, nazywa się on Wojtasek, także serdeczne gratulacje. Dajcie znać, czy wasza mapa kiedykolwiek pojawiła się jako zwycięzca dnia. Jeżeli tylko się kiedykolwiek pojawi, to oczywiście dajcie mi znać, bo ja z chęcią wasze mapy będę testowała. No i dzisiaj przetestuję właśnie mapę Wojtaska. Jest ona w kształcie serduszka, więc wygląda naprawdę mega uroczo. Zresztą za chwilę się o tym przekonacie. Oczywiście zanim przejdziemy do odcinka, to muszę ogłosić dwóch szczęśliwych zwycięzców, którym wręczę kody Paysafe Card, ponieważ podesłali mi filmiki na maile, jak robią zakupy z kodem Farel. Gratulacje, wy pamiętajcie, że jeżeli kupujecie cokolwiek z kodem Farel, to nagrywajcie to i podsyłajcie mi na maila kod farel@gmail.com, którego znajdziecie w opisie, a ja już w kolejnym odcinku ogłoszę dwóch kolejnych zwycięzców. Zanim oczywiście jeszcze przejdziemy do mojego lobby, to zapraszam was jeszcze raz do sklepu Pixi. Ja dzisiaj mam na sobie znowu koszulkę z Iwunią, która pije kawę, w sumie kawa by mi się przydała, bo dopiero co wstałam. Specjalnie wstałam dzisiaj wcześniej, żeby nagrać właśnie ten odcinek, ponieważ ta mapa znika za około godzinkę, więc mamy naprawdę mało czasu na nagranie tego odcinka. Dajcie znać, czy takie odcinki wam się podobają, czy chcecie, żebym testowała więcej map, może zwycięzców dnia. No i oczywiście subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. A teraz już zapraszam was do oglądania. Okej, moi drodzy, więc jesteśmy już w moim lobby, jak widzicie, wchodzimy sobie w mapki, przesuwamy palcem w bok i zwycięzcą dnia jest mapa o nazwie Heart, czyli serce. Wygląda ona następująco i mamy tutaj pod serduszkiem, że została ona stworzona przez Wojtaska. Dzisiaj sobie ją przetestujemy, zagramy kilka giereczek, zobaczymy, jaką postacią najlepiej na tej mapie się gra i jestem ciekawa, czym ta mapa nas zaskoczy. Widziałam, że tam jest dużo wyskoczni, więc na samym początku weźmy sobie Bulla, bo pamiętam, że raz na odcinku Zły równa się skin również była taka z wyskoczni i bardzo dobrze grało się Bullem i wygrywaliśmy, więc teraz też przetestujemy Bulla. Najwyżej jak nam nie pójdzie, to zmienimy tę postać. Wybieramy sobie oczywiście mój najnowszy skin i lecimy. Okej, ładujemy się na mapę. Zobaczcie, jak ona w ogóle uroczo wygląda. Uważam, że powinna zostać dodana do Brawl Stars. Okej, zrespiło mnie w miejscu, gdzie są dwie skrzyneczki, więc to nie jest dużo gemów, ale zobaczymy, co nas czeka później. Uwaga, wchodzę na tą wyskocznię. I gdzie nas poniesie? Już zostało w ogóle tylko czterech zadymiarzy. Pewnie reszta czeka na mnie na środku. Już się boję. O kurde, jaka niespodzianka. I czekam teraz na Tika. No i co teraz? Jak ja mam niby z nim wygrać? No niestety nie da rady. Niestety nie da rady. Dobra. Troszeczkę dziwnie to wyszło. Nie wiem, czym musiałabym tu grać, żeby ze środka przeskoczyć sobie do tamtych zadymiarzy, żeby ich porobić. Chyba Dynamikiem może? Tylko, że Dynamikiem będzie mi troszeczkę ciężko, jeśli wyląduję, a zadymiarze już tam będą. Więc to jest mega ryzykowne i trzeba się tu mocno zastanowić, jaką postać wziąć. Spróbuję zagrać Nani, ponieważ Nani ma tego robocika zdalnego robocika, bombę, Pipa, który będzie mógł szukać zadymiarzy. Lecąc na sam środek, możemy też mieć jakiegoś zadymiarza, który jest na średni dystans, bo wiadomo, ja grałam Bullem. No i niestety nie miałam zasięgu, żeby uderzać zadymiarzy, którzy dolecieli w inne miejsce. No ale zobaczymy, jak się tutaj nam sprawdzi Nani. Być może Nani będzie super. Uwaga, respimy się na samym środku. Dobra, pokona... Wow, to była naprawdę szybka gierka. Czy ja czasem nie znalazłam idealnego zadymiarza pod tą mapę? Wojtasku, musisz nam zdradzić, jakim zadymiarzem grałeś na tej mapie i pod jakiego zadymiarza przede wszystkim stworzyłeś tą mapę, bo jestem bardzo ciekawa. No ale Nani tutaj poradziła sobie świetnie, więc myślę, że możemy zagrać raz jeszcze i sprawdzić, czy to nie był czasem fart. To też wszystko zależy od tego, w jakim miejscu właśnie nas zrespi, no bo teraz respi mnie tutaj, na samym rogu. Mogę sobie potwierać skrzyneczki, mam dużo power cubesów, ale gorsza sprawa by była wtedy, kiedy zrespiłabym się na samym środku. Tam musiałabym już mieć jakąś postać, która uderza obszarowo, co nie? Bo tam respi się kilku zadymiarzy, czyli musiałabym mieć albo Franka, albo nie wiem, może El Primo, Rose, takie postacie na blisko bardziej. Dobra, no teraz mam Nani.
Uwaga, lecimy na środek i zobaczymy, co nas czeka na tym środku. Wow, znowu darmowe PR Cubesy. Czy ktoś do mnie przyle... O co chodzi? O co chodzi? Dlaczego na środku nikogo nie było i ja po prostu wygrałam? Nie no, te gierki są błyskawiczne. No musimy zagrać jeszcze jedną, bo ja czuję niedosyt. No i dobra, teraz właśnie zrespiłam się na środku i teraz już nie będzie tak kolorowo, moi drodzy. Teraz już tak kolorowo nie będzie. No właśnie, tak jak myślałam. Jeżeli zrespimy się na środku, to Nani jest... tutaj troszeczkę taką zbędną postacią. Ale warto czasem zaryzykować. No nie wiem, to jest takie 50-50, bo albo się zrespisz w tym miejscu, albo w tym miejscu. I w ogóle to jest chyba pierwsza mapa, w której mam taki dylemat, którego zamierzam wybrać ze względu na to, w jakim miejscu się respię. Naprawdę. Mega śpieszna sprawa. No dobra, spróbujmy zagrać może jeszcze jakimś innym zadymiarzem. Okej, kochani, wzięłam sobie pierwszy Star Power i drugi gadżet, ale widzę, że nie zrespiłam się na samym środku, tylko zrespiłam się właśnie na rogu. No nie wiem, jak to będzie, zobaczymy, bo Daryl też nie ma jak, nie wiadomo jak dalekiego zasięgu. On jest postacią bardziej właśnie na bliską. Jeżeli będzie taka sama sytuacja jak w przypadku pierwszej gierki, no to będzie troszeczkę ciężko. Okej, zwiałam od niego. I co teraz? I co teraz, jak ja od niego uciekłam? Okej, to była taka zadyma! Ja nawet nie wiem, które miejsce zajęłam, naprawdę. Jest tutaj... dobra, trzecie. Tutaj nie wiadomo, jak się w ogóle poruszać. Trzeba po prostu spamować tymi przyciskami, żeby w ogóle przeżyć. Nie można tutaj myśleć. Tutaj trzeba myśleć totalnie szybko albo w ogóle nie myśleć, tylko po prostu cały czas spamować. Jak tylko pojawia się nowa postać, przylatuje, to od razu trzeba ładować amunicję i strzelać. No nic innego nie można zrobić. No dziwna gierka, naprawdę. Dziwna mapa i nie mogę się totalnie do niej przyzwyczaić. Nie wiem, jaką postacią trzeba by było tutaj grać, żeby faktycznie cały czas wygrywać. I która postać właśnie by była takim wspólnym mianownikiem na tej mapie, że i byłaby dobra, gdybyśmy zrespili się na rogu, i byłaby dobra, gdybyśmy zrespili się na środku, albo gdybyśmy dolecieli na środek. Ciężka sprawa. No dobra, ostatnią postacią, jaką przetestuję, jest Penny, no i zobaczymy, czy Penny sobie poradzi tutaj z całym towarzystwem. Trzymajcie za to kciuki, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, żeby ta gierka była decydująca, no i lecimy. Okej, zrespiliśmy się na środku, to będzie ciężkie. Dobra, przeżyłam! Przeżyłam! Tak jest! Przeżyłam, przeżyłam, przeżyłam! Teraz muszę czekać, tylko nie nabiłam sobie ulta najgorzej. Dlaczego ja nie mogę zebrać tych parkiopsów? Leci do mnie ktoś, bo... okej, bo niestety mnie pokonał. Nie wiem, czy za późno czasem nie postawiłam działka, ale starałam się to zrobić jak najszybciej. Ale jak widzicie, na samym środku, Penny, udało mi się wygrać, więc... widziałam, że Rico tam też wygrał. Dobra, to przetestujmy jeszcze ostatnią gierkę Rico. Gramy oczywiście złotym królem Rico. Zobaczymy, czy okaże się królem tej mapy. Tak jest, moi drodzy! Tak jest! Zostałam sama na samym środku i pokonałam wszystkich, grając właśnie Rico. Ale pojawił się Barley i nic z tego nie wyszło. Nie no, jest mega ciężko na tej mapie. Ta mapa rozwaliła mi głowę. Nie wiem, czym trzeba by było tu grać, żeby wygrać. Totalnie. Jeżeli macie jakiś pomysł, jeżeli testowaliście tą mapę i jeżeli udawało wam się wygrywać za każdym razem, no to szacuneczek i możecie napisać w komentarzu, jaka postać by tu się najlepiej sprawdziła, bo jestem ciekawa oczywiście waszej opinii. Okej, moi drodzy, więc to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać, jak oceniacie tą mapę. No i oczywiście, jakim zadymiarzem waszym zdaniem wygrywałoby się każdą gierkę na tej mapie, bo naprawdę ciężko jest tu znaleźć taki złoty środek na tą mapę. Wojtasek, oczywiście też czekamy na twój komentarz. Napisz nam, jaką postacią grałeś na tej mapie i pod jaką postać właśnie ją stworzyłeś. Mega się cieszę, że moi widzowie pojawiają się właśnie jako zwycięzcy dnia. No i co? Zostawcie taktyczną łapkę dla Wojtaska, a ja się z wami na dzisiaj żegnam. Wpadajcie jeszcze na Instagrama, TikToka, grupę na Facebooku, no i oczywiście ze sklepu Pixipo, najlepsze koszulki na świecie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!